padł bardzo blisko peronu. Aha. A mógł wpaść na peron, na tory. Kość wzdłuż. Ale ta? Tak. To udowa. Tak. To lewa ręka. Miednica. Witam Was serdecznie, zabieram Was do kolejnej interwencji, pobity na stacji metra. Pamiętajcie żelazną zasadę, jeżeli jest pobity, to może też być ten, który pobił. A więc bezpieczeństwo własne, miejsca otoczenia i bezpieczeństwo ofiary tego pobicia. Musimy być czujni, bo nie wiemy, czy przypadkiem zagrożenie nie jest dla nas jako świadków zdarzenia, a także dla interweniującego zespołu. W tym celu warto jest też powiadomić o tym służby, które oprócz wysłania zespołu ratownictwa medycznego wyślą też policję. Tu w tym przypadku, jak się zorientujecie, na miejscu jest już policja, która do tego ujęła agresora, więc miejsce jest bezpieczne. Dlatego możemy śmiało wtedy udzielić pomocy. Mężczyzna ów, który doznał obrażeń, z tego co wiemy, został niejako przerzucony przez ramię podczas próby zatrzymania. Doznał urazu głowy bez utraty przytomności. W badaniu urazowym nie wyszły inne obrażenia. Ale wiemy też, że w dzieciństwie doznał urazu wielonarządowego. Kości udowa, więc kości długie, miednica. To musiał być poważny wypadek. Całe szczęście, że ów mężczyzna na dzień dzisiejszy chodzi i można powiedzieć, że ma się dobrze. Pamiętajmy o szybkim badaniu urazowym. Możemy sprawdzić, jakich urazów ta osoba doznała, tak jak ja w tym przypadku sprawdziłem go od stóp do głów. Tak samo Wy możecie to zrobić. W tym celu trzeba założyć rękawiczki, gdyż dbamy o swoje bezpieczeństwo biologiczne. Podczas badania, oprócz tego, że sprawdziłem, czy nie ma innych obrażeń, sprawdziłem też źrenice. Jeżeli zasłaniamy oczy, które są otwarte, a dookoła jest jasno, to cień, który zrobiliśmy własnymi dłońmi, powoduje to, że gdy je odsłonimy, to światło pada na źrenice i te z szerokich zamieniają się z powrotem na wąskie. Patrzymy wtedy na reakcję źrenic, na to, czy są one symetryczne, czy nie. Jeżeli reakcja jest prawidłowa, jeżeli źrenice są obie równe, to nie podejrzewamy urazu mózgowo-czaszkowego. Co nie zmienia postaci rzeczy, że zmiany takie mogą w przeciągu 24 godzin nastąpić. Dlatego ów poszkodowany został poinformowany o tym, jeżeli dojdzie do zawrotów głowy, jeżeli dojdzie do wymiotów, do bóli głowy, do zaburzeń widzenia, natychmiast ma zgłosić się do najbliższego SOR-u. Gdyby jednak zgłoszenie takie było utrudnione z różnych powodów, nie byłby w stanie, wtedy oczywiście interweniuje zespół ratownictwa medycznego. Bardzo się cieszę, że jesteście z kanałem, że wspieracie mnie, że chcecie się uczyć pierwszej pomocy. Jestem przekonany, bo mówią o tym komentarze, a także wasze maile i spotkane osoby na ulicy, że czas, który poświęcam i siły nie idą na marne. Dlatego bądźcie bezpieczni, pozdrawiam was. Witam. Ratownictwo się kłania. Gdzie jest pacjent? Witam pana serdecznie, ratownik medyczny. Co się stało, pan powie? Miałem ujęcie i tutaj pasażer mnie przerzucił tak jakby przez bok i mam tutaj guza. Jakieś półtorej minuty. Zaraz przy całej sytuacji. Tak? Pan jak uderzył głową z plecami, miał trudności z oddychaniem. Aha. Błędny wzrok, był na krawędzi utraty przytomności. Potem pan nie mógł się podnieść. Tak? Trudności z oddychaniem. Potem jak już pana tutaj panowie podnieśli, no to pan nie mógł w ogóle na nogi stanąć. Tak, rozumiem. Miałem takie problemy, w głowie mi się kręciło przez jakieś dwie minuty, tak? A stracił pan przytomność, pamięta pan całe zdarzenie? Pamiętam zdarzenie, tak. Dobra. Proszę pana, ja jestem ratownikiem medycznym, na co dzień jeżdżę w karetce, a dzisiaj jestem tutaj jako wolontariusz na motocyklu ratowniczym. Co nie zmienia postaci, że potrafię panu pomóc. Jedzie też tu karetka, która będzie systemowa, też panem się zajmowała. Czy wyraża pan zgodę na to, żebym pana zbadał? Tak, proszę. Super. Dobrze. Pierwsze co zrobię, proszę mieć otwarte oczy, a ja panu je zasłonię. A one są otwarte. Okay. I zobaczymy, jak źrenice reagują na światło. Dobra. Dobrze. Teraz tutaj podotykam pana, tutaj widzę, że jestem guz. Jest, tak. Jest tutaj, widzę. Dobra. Czy szyja pana boli, czy nie? Nie. Dobra. Teraz sprawdzę tutaj, czy boli coś? Wie pan co, jeszcze mam delikatny ucisk w klatce piersiowej, tak? W tym miejscu. Dobra, zobaczymy, czy żebra są całe. Jak sytuacja?
żebra, myślę, że to ok. Tak bardziej może na serduchu. Dobra. Teraz miednica. Też ok, w porządku. Dobra. Udo. Podłudzie. W porządku, tak. Udo. Podłudzie. Ramię. Przed ramię. Ramię. Przed ramię. Dobrze. Sprawdzę pan jeszcze kręgosłup. Dobra. Czy gdzieś coś boli, jak tak naciskał? Nie. Wszystko jest w porządku. Dobrze. Odłoży pan sobie na razie to urządzenie. Dobra. I ściągnie pan kurteczkę, ja panu zmierzę parametry życiowe. Pan sobie tu spocznie. Siadać tak, czy ja tak, siadać z powrotem. Zmierzę panu, proszę, dobra, pana ciśnienie. Zobaczymy, bo możliwe, że pan się też zdenerwował tą sytuacją i stąd ten ból w klatce piersiowej. On nie musi być spowodowany urazem, tylko może być spowodowany stresem. Mhm. Będzie taki efekt uciskania tej rączki, także proszę się nie przestraszyć. Dobrze, przyjacielu? Dobra. Super. Teraz sprawdzimy sobie, jak się tobie oddycha, dobrze? Super. Proszę ściągnąć jedną rękawiczkę, a tą rączkę luźno. Dobra. Dobra, super. Zrobię panu też EKG, żebyśmy zobaczyli, jak serducho pracuje. Dobrze? Pan mi powie, czy ma pan jakieś alergie, uczulenia? Nie. Czy jakieś leki pan przyjmuje? Nie. Czy jakieś choroby, operacje, zabiegi? Nie. Zdrowy do tej pory, jak byk, zdrowy, tak? Tak. Dobrze. O której pan godzinie jadł posiłek? Już panu mówię, o 5:30. O, witam cię. O której? O 5:30. 5:30. Rano o 5:30? Tak. No to i śniadanie pan jadł? Tak, to do roboty na 6. Rozumiem, wcześniej pan jadł, dobra. Jakieś środki psychoaktywne były, czy nie? Nie, nie. Nie, nie było, dobrze. No. Teraz spokojnie proszę sobie rączkę, dobra, położyć i się nie denerwować, bo muszę panu zrobić EKG, dobrze? Okay, super. Dobra. Pan mi tylko poda, ile pan ma lat. 3-3. Ma pan 140 na 100 ciśnienie, dobra, czyli podwyższone. Ma pan 84 tętno. I saturację 99. Alergii pan nie ma? Nie mam. Dobra. Uraz głowy. Bez utraty. Przypominamy przytomności. O obowiązku zasłaniania nosa i ust w pojazdach transportu publicznego. Alergie? Brak. Leki przyjmowane? Brak. Operacje, choroby, zabiegi? Brak. Ewentualnie jak byłem dzieciakiem, to złamania jakiejś kości. Aha. Ale której nogi? Dobra, to lewa. Ale udo? Kość wzdłuż. Ale ta? Tak. To udowa? Tak. To lewa ręka. Miednica. A to co to było? Wypadek samochodowy. Ile pan wtedy miał lat? 9. Dobra. A
Łazienka 16. 5:30 śniadanie. Tak? Został pan pobity. Może być. Dobra, proszę pana, sytuacja wygląda następująco. Zbadałem pana. Z mojego badania wynika, że ma pan izolowany uraz głowy. Widać, że jest tutaj rzeczywiście otarcie na skórka i guz jest. W całym badaniu urazowym nie znalazłem jakichś patofizjologii, jakichś innych urazów. Ja też się czuję. Widać, że jest pan poddenerwowany, bo to też ma odzwierciedlenie w ciśnieniu, a jest pan człowiekiem do tej pory zdrowym, poza tym wypadkiem, który miał miejsce. Za moment powinien być zespół systemowy, który pana ode mnie przejmie. Dobra. Proszę mi powiedzieć tylko, czy jest panu zimno, czy nie? Nie, jest w porządku. Dobra, ja panu powieszę tutaj na ramiona, bo... Ja sobie poradzę, naprawdę, a bo muszę to mieć, tak? Tak. Chodzi o to, że metro, jak tutaj jeździ... Super. Jak tutaj metro jeździ, to w tym momencie robi się wiatr, przeciąg, dlatego okryłem pana. Dobra. A agresor został zatrzymany, tak? Powiedzmy, Znaczy jest tutaj czy uciekł? No jest, stoi tam po to. Znaczy, czyli został zatrzymany przez policję. Tak. Rozumiem. Stali tam akurat byli. Jeszcze raz? Akurat byli. Byli policjanci na peronie, tak? Super. Stąd jego ucieczka. Rozumiem. No dobra. Pan mi powie jeszcze, tak? Czy są jakieś pytania, które chciałby mi pan zadać o stan swojego zdrowia? Czy coś pana niepokoi? Czy się pan z jakiegoś powodu denerwuje? Wie pan co, no, czuję się w porządku, tak? Czuję tylko tego guza i to tyle. Rozumiem. Także... To wiem, ale czy chodzi o to, że jest coś, co pan chciałby, żebym panu wyjaśnił? Nie, no pewnie za dwa tygodnie spróbuję tam oddać krew. Będę mógł pewnie, tak? Bo tam oddaję. Wszystko zależy od tego, co wykaże rentgen głowy, bo przy takim urazie musi pan trafić do szpitala, gdzie panu zrobią rentgen głowy. Jeżeli się okaże, że jest to tylko powierzchowny guz... Jeszcze raz? Jeszcze od razu będę miał pytanie. To już za moją zgodą, tak? Ale co? Za pana zgodą? Tak, szpital. No tak, musi pan wyrazić na to zgodę, to jest logiczne. Tylko, że jeżeli jest taki guz... No, myślę, że ten szpital będzie już zbędny, naprawdę. No, no to już pan to powie zespołowi, dobra, tak? Rozumiem. Ja przyjechałem tutaj jako pierwszy, bo przemieszczanie się motoambulansu na motocyklu jest szybsze niż, wiadomo, karetki, tak? Dobra. Dlatego jeżeli byłby tutaj stan bezpośredniego zagrożenia życia, to byłby pan, jak widzi pan, zaopatrzony o te przynajmniej 10 minut wcześniej, prawda? Dokładnie. Co w sytuacji bezpośredniego stanu zagrożenia życia jest bardzo ważne, jest przepaścią między życiem a śmiercią. Dlatego ja tutaj jestem i pan jest spokojny i państwo jesteście spokojni, tak? Ale systemowa karetka przyjedzie i ratownicy z niej z panem porozmawiają i pan podejmie ostateczną decyzję. Oczywiście, że tak, ma pan prawo zdecydować, jak pan zechce, tak? Chyba idę akurat. Bardzo fajnie. Siema. Macie gościa, który zatrzymał człowieka bez biletu, został przerzucony przez plecy. Uderzył plecami o ziemię, głowę ma na głowie guza. Tu masz wszystkie parametry jego opisane łącznie z samplami, z ciśnieniami i tak dalej. Pan ma tylko guza na głowie, pan nie chce jechać do szpitala, więc powiedziałem, że z wami porozmawia. Ja sobie go w tym momencie już rozbroję ze swojego szpeju, a wy sobie porozmawiajcie z panem. Dziękuję bardzo. Ja bardzo wam dziękuję. Dziękuję też panu. Ja najbardziej dziękuję. I dziękuję państwu za pomoc. Ja się już odsunę na drugą stronę. O. Super. Siemasz. Witam. Jeździsz cały czas. Tak, jeżdżę teraz, słuchaj, na motocyklu ratowniczym. I widzisz. Ja tam cię śledzę na pensie. Tak? Dzięki bardzo, Mortko. Super. Wiesz, jak widzisz, czas dotarcia jest bardzo ten. Człowiek ten ewidentnie na głowie miał guza. Czyli ta krew się pod skórą wynaczyniła. My nie wiemy o tym, czy przypadkiem on nie doznał jeszcze urazu mózgowego. Nie wiemy o tym. Ale ponieważ w danej chwili jest przytomny, zorientowany w miejscu i czasie, to ma prawo odmówić, ale został przez ratowników poinformowany, że jeżeli w ciągu 24 godzin pojawią się zawroty głowy, mdłości, wymioty, bóle głowy, to proszę zgłosić się do najbliższego SOR-u, a jeżeli
stan się pogorszył na tyle, że nie da rady się zgłosić, to żeby wołał jeszcze raz zespół ratownictwa medycznego.